Ale to nie jedyna zmiana. Tym razem Damian, właściciel auta i inicjator testu, postanowił rzucić wyzwanie teorii o bezpiecznych interwałach. Zamiast wymiany po 10 tysiącach, przyciągnął ten proces do pełnych 15 tysięcy kilometrów, dokładnie tak jak sugeruje producent w instrukcji obsługi. Witajcie w kolejnym odcinku na kanale R2D. Przed nami czwarty etap długodystansowego eksperymentu z Toyotą Auris. Przez poprzednie etapy sprawdzaliśmy, jak w tym silniku radziły sobie oleje Millers oraz Michel. Dzisiaj do gry wchodzi kolejna marka, Koma Eco Z 0W20. Ale to nie jedyna zmiana. Tym razem Damian, właściciel auta i inicjator testu, postanowił rzucić wyzwanie teorii o bezpiecznych interwałach. Zamiast wymiany po 10 tysiącach, przyciągnął ten proces do pełnych 15 tysięcy kilometrów, dokładnie tak, jak sugeruje producent w instrukcji obsługi. Damian pisze tym razem krótko. W 95% na trasie, 5% w mieście nie odczułem żadnej różnicy w pracy silnika względem poprzednich olejów. Pytanie tylko, czy to, czego nie czuje kierowca, jest równie niewidoczne w analizie chemicznej. Zatem przed nami konfrontacja trzech marek i odpowiedź na pytanie, czy wydłużenie interwału o 50% przy oleju Koma wpłynęło na jego parametry. Zapraszam do laboratorium. Przesyłce od Damiana, za którą dziękuję, szczególnie za słodki upominek, znalazły się zalecenia producenta, karta handlowa zastosowanego oleju oraz dwie próbki. Próbka numer 1, olej świeży Koma Eco Z 0W20, nasza baza porównawcza. Próbka numer 2, olej przepracowany po dystansie 15 tysięcy km. To kluczowy moment tego badania. Do tej pory w tym samochodzie testowaliśmy oleje przy przebiegach rzędu 10-12 tysięcy km. Przypomnę odcinki 178, 206 oraz 266. Dziś sprawdzamy, czy te dodatkowe 3 do 5 tysięcy km to dla nowoczesnego oleju żaden problem, czy może już granica bezpieczeństwa. Zapraszam do dalszej części odcinka. Przechodzimy teraz do tej części odcinka, w której prezentuję podstawowe informacje o samochodzie, użytkowniku, zastosowanym oleju oraz sposobie jego eksploatacji. Na ekranie macie pełną tabelę, widać tam szczegóły dotyczące samego auta, czyli jego markę, model, parametry silnika, rodzaj wtrysku, czy obecność filtra cząstek stałych i ogólny przebieg. W drugiej kolejności widzimy podstawowe informacje o właścicielu i jego podejściu do serwisowania, gdzie mieszka, jak często stara się wymieniać olej i czy przy tym bierze pod uwagę nie tylko przebieg, ale też czas, czyli liczbę miesięcy. W kolejnej części tabeli znajdziecie dane dotyczące samego oleju. Zapisane są tam klasy lepkości i jakości, ewentualne aprobaty producentów samochodów, no i to, czy do tego oleju był dolewany jakiś dodatkowy preparat. Następnie mamy blok poświęcony typowej eksploatacji w trakcie tego interwału. Widzimy tam m.in. ile procent jazdy przypadało na miasto, jakie odcinki dominowały, czy to były raczej krótkie, kilkukilometrowe dojazdy, czy dłuższe trasy, oraz ile w sumie przejechał ten olej, ile miesięcy spędził w silniku i czy przed wymianą była robiona jakaś płukanka. No i na końcu dla porządku pokazuję też fragment książki serwisowej albo instrukcji, żeby zobaczyć, jakie są ogólne wytyczne producenta dotyczące oleju silnikowego w tym samochodzie. To nam pozwala sprawdzić, czy zastosowany olej był zgodny z tym, co przewidziano fabrycznie, czy może właściciel świadomie wybrał trochę inną specyfikację ze względu na swoje potrzeby. To tyle w tym naszym stałym technicznym segmencie. Dzięki temu mamy już pełny kontekst, wiemy, jaki olej został użyty, w jakich warunkach pracował i co zaleca producent. Dzięki temu łatwiej będzie później zinterpretować wyniki badań, które za chwilę Wam pokażę. Przechodzimy do badań laboratoryjnych. Najpierw pomiar oleju świeżego, w drugiej kolejności próbka oleju przepracowanego. W tle podczerwień zapraszam do wspólnego eksperymentowania. Lepkość dla oleju świeżego jest następująca: 42,5 mm2 przez sekundę w 40 stopniach Celsjusza oraz 8,3 w 100 stopniach. Wskaźnik lepkości wynosi 174. Porównujemy ten wynik z deklaracją producenta, zgodność bardzo kiepska,
Tego typu rozjazd obserwujemy wyłącznie w nielicznych sytuacjach, temat do wyjaśnienia, być może karta jest nieaktualna, być może zmieniona receptura oleju. Wysłałem zapytanie do producenta, jeśli będzie odpowiedź, to prezentuję ją teraz w tym miejscu na ekranie. Przechodzimy do pomiaru lepkości oleju przepracowanego, zapraszam. Lepkość dla oleju przepracowanego jest następująca: 40,1 mm2 przez sekundę w 40 stopniach oraz 7,9 w 100 stopniach. Wskaźnik lepkości wynosi 172. Liczymy zmiany procentowe. W wyniku eksploatacji następuje spadek lepkości tego oleju o 6% w niższej temperaturze oraz o 5% w 100 stopniach Celsjusza. I teraz dwa wnioski. Pierwszy, zmiany należy uznać za nieduże. Drugi, porównując wynik do poprzednich trzech etapów z innymi olejami, to należy stwierdzić, że te zmiany mimo wszystko w tym etapie są największe. Przechodzimy do kolejnego etapu badań, test bibułowy. Użyjemy testu IDEA od MCU oraz testu wewnętrznego R2D w opcji z trzema bibułami. Zobaczcie, jak wyglądała aplikacja kropli na test oraz kilka zdjęć zrobionych po określonym czasie. Najpierw raport z MCU prezentuje tutaj, jakie otrzymano noty w poszczególnych obszarach. Dodatkowo został umieszczony poniżej komentarz do wyników dla zainteresowanych. W drugiej kolejności test bibułowy R2D. Jakie wnioski? Pierwsza bibuła, wynik przeciętny. Druga bibuła, wynik poprawny. Trzecia bibuła, wynik poprawny. Przechodzimy do podczerwieni. Rejestrujemy widma, przyglądamy się otrzymanym wynikom, porównujemy widmo oleju świeżego z widmem dla oleju przepracowanego, następnie generujemy widmo różnicowe, żeby sprawdzić, w jakim stopniu olej zdegradował z punktu widzenia zmian parametrów chemicznych. Oceniamy przez pryzmat porównania z poprzednimi trzema etapami. Do podkreślenia trzy kwestie. Po pierwsze, praktycznie we wszystkich miejscach odnotowano zauważalnie wyższą degradację w bieżącym etapie. Po drugie, pojawiło się dość duże zanieczyszczenie, porównywalne ilości były w pierwszym etapie. Po trzecie, większość zmian mieści się w granicach akceptowalnych. Podsumowując, agregując wszystkie zmiany w jeden wskaźnik jakości, otrzymujemy wartość 84%, czyli nie została przekroczona granica 80%, którą interpretujemy jako optymalny moment na wymianę oleju. Wydaje się, że wymiana oleju w tym konkretnym silniku przy takich warunkach eksploatacji w okolicach 15 000 km to całkiem dobry pomysł. Porównując wynik do poprzednich etapów, to mamy najsłabszy rezultat i teraz standardowa trudność przypisania takiego stanu rzeczy jednemu konkretnemu czynnikowi. To może być kwestia zmienionej marki oleju, to może być kwestia wydłużonego interwału kilometrowego, to może być również kwestia dłuższego czasu eksploatacji, 10 miesięcy, gdy w poprzednich etapach było to maksymalnie 6. Być może to jeszcze inny czynnik, który nie został przeze mnie wymieniony.
Zapraszam do dyskusji, co przykuło Waszą uwagę w sposób szczególny. Dziękuję za wspólne eksperymentowanie. Z góry dziękuję za aktywność na kanale, bo jest ona bardzo ważna. Komentarz, łapka w górę, subskrypcja kanału to sygnały dla mnie, że prowadzone eksperymenty spotykają się z Waszym zaciekawieniem. Zapraszam osoby zainteresowane udziałem we wspólnym eksperymentowaniu do kontaktu mailowego. Znajdziecie go w opisie filmu. Dziękuję wszystkim patronom kanału za wsparcie inicjatywy prowadzenia eksperymentów na platformie YouTube. Wszystkich zainteresowanych zapraszam do tego grona. Do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!